Odnośnie nowelizacji kodeksu karnego powiedziano już bardzo dużo. Przedstawiono cały szereg konkretnych, szczegółowych uwag. Ja chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, sposób uchwalania kodeksu karnego w takim tempie, niesłuchania żadnych opinii krytycznych, nie zastanawiania się nad głosami ekspertów, nieważenia przepisów, które będą miały wpływ na bardzo wiele osób i w bardzo wielu sprawach, czasem taki, które trudno przewidzieć. To jest coś, czego akceptować nie można. Senat wprowadza 40 kilka poprawek, wykracza poza przedłożenie sejmowe. Potem w ciągu jednego dnia czy dwóch dni te poprawki są przyjmowane. Nie można w ten sposób uchwalać żadnych ustaw, a w szczególności tych o charakterze kodeksowym, kodeksu karnego, który niewątpliwie wpływa na życie wielu ludzi. Druga moja uwaga dotyczy kierunku wprowadzanych zmian. Po pierwsze, jest to zwiększenie poziomu represyjności. Czy rzeczywiście w Polsce trzeba zwiększać poziom represyjności prawa karnego? Czy rzeczywiście poziom przestępczości w Polsce, czy inne zjawiska społeczne tego wymagają? Jest to bardzo wątpliwe, wręcz odwrotnie. Te dane, którymi dysponujemy o poziomie przestępczości, świadczą o tym, że ta przestępczość spada, na pewno nie rośnie i nie trzeba zwiększać represyjności prawa karnego, a musimy mieć wszyscy świadomość, że większa represyjność to większa liczba więźniów, to budowanie nowych zakładów karnych, to osadzenie w tych zakładach no już teraz około 80 tysięcy ludzi, a po zwiększeniu tego poziomu będzie to 100 czy 120 tysięcy. Będziemy liderami w Europie. Czy na pewno chcemy być liderami w Europie w takiej kategorii? Inne kierunki tych zmian to zwiększenie roli prokuratora w procesie i zmniejszenie możliwości sądu, tej reakcji sądu. Jeśli będziemy wprowadzać przepisy, w których sztywno określona jest sankcja albo jest bardzo zawężona, to sąd sprowadza się do roli notariusza, która tylko przyporządkowuje pewien stan faktyczny do przepisu, a potem wymierza taką karę, jakiej chce ustawodawca. Życie jest tak bogate i nawet w najgroźniejszych sprawach jest tyle różnych uwarunkowań i tyle różnych czynników, że sądy powinny mieć możliwość wymierzania kary w stosunkowo szerokich granicach, po to, żeby to była kara sprawiedliwa. I w tych zmianach tego również nie ma. I należy to głośno mówić i protestować zarówno przeciwko kierunkowi zmian, jak i przeciwko sposobowi ich uchwalania.